Witajcie, z tej strony Uluru. Jest to mój pierwszy filmik na kanale, więc proszę o wyrozumiałość. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak będę przerabiać LPS-a na maskotkę mojego kanału. Na razie Shortshair wygląda tak, jak widzicie. Jest on w złym stanie. Proszę, żebyście mi nie pisali, że nie dbam o pershopy czy coś takiego, ponieważ ja już go takiego dostałam. Pomysł, jak będzie wyglądać, to już mam. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się z tym kostumem, więc bez przedłużenia zaczynajmy. O więc tak, wygląda szkic, jak mniej więcej będzie wyglądać. Nie umiem za bardzo rysować, więc tak się prezentuje mój rysunek. Troszeczkę nie przypominam Shortshaira, no ale ważne, że ja mniej więcej wiem, o co chodzi. No. A więc, pierwsze co zrobiłam, to wymyłam LPS ze zmywaczem. Następnie malowałam całego Shortshaira na biało, żeby osiągnął jednolity kolor. Później trzeba było odczekać, żeby wyschnął. W kilku warstwach otrzymałam jednolity biały kolor. Teraz mieszam kolory, żeby powstał ciemny szary i nakładam farbę na pet shopa. Po wyschnięciu nałożyłam kolejną warstwę, ale już troszeczkę ciemniejszą. Teraz, jak Shortshair jest już w jednolitym szarym kolorze, robię białą plamę na twarzy. Nie mam gąbeczki, więc zwinęłam palec w chusteczkę i robiłam coraz większą plamę, od pyszczka do czoła. Może mnie troszeczkę poniosło, ale jak widzicie, nakładam na niektóre miejsca lakier hybrydowy. I powiem wam, że naprawdę to super wyszło. Akryl od lampy nie schodzi, bardzo dobrze trzyma się lakier hybrydowy i nie klei się. A tak wygląda całość po hybrydzie. Pyszczek ma pomalowany nosek, uszy, tylne łapki i kropki przy głowie. Później zrobiłam jeszcze na szyi białą łatkę i tak zwane skarpetki na przednich łapkach. Po wyschnięciu robię ostatni element, czyli oczka. I pet shop będzie już wtedy gotowy. A więc jest już kolejny dzień i przeróbka wyschnęła. Zaraz wam pokażę, jak wyszedł efekt końcowy. Figurka prezentuje się w ten sposób. Według mnie wyszło bardzo śliczna, bardzo ładnie wyszła. I tak jak mówiłam, będzie maskotką kanału. Trochę inaczej wyszła niż planowałam. Widzieliście na początku, jaki był plan. Bardzo się różni. No, ale według mnie wygląda tak lepiej. A więc to wszystko. Mam nadzieję, że zostaniecie troszeczkę na tym kanale dłużej, ponieważ ten kanał będzie się dopiero rozwijać. Postaram się filmiki często wrzucać na kanał, więc możecie napisać, jak szybko wyszła, czy wolelibyście, żeby wyszła tak, jak było na kartce narysowane, czy tak, jak jest teraz. No, myślę, że kolejny filmik będzie już niedługo. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie do końca. Pa!